macie ze mną trzy światy, bo tam ogłaszam pomnik ocalenia, robimy to, on nam powstanie, to już 100% powstanie, sprzęty mamy, kamorę, jak ogłoszę areszt społeczny, to od kulawego do małego dziecka wszystko do szeregi kielnie, ruszamy. To musi być prosto, byle był pomnik. Ale ja wam rzuciłem jeszcze jedno dzieło, kosmiczny ogród Matki Boże. To już jest dzieło do kontrofensywy. Pomnik ocalenia, żeśmy ocaleli od tej nawały kłamstwa świata i w Kościele. To nie musi wojna być, ale ogród kosmiczny Matki Bożej to jest baza do wielkiej kontrofensywy. Bo już powolutku dojrzewacie. Już staliście twardzielami na murach i zdecydowana większość z was już nie wykona kroku wstecz. Więc tą energię, tą moc ducha trzeba uruchomić krok do przodu. I na razie systemem rzymskim. Kolano przy kolanie, spokojniutko. A jak będzie trąbionego, to na kolana i gdzieś już galą. A wtedy ich krzyki nie wytrzymają. Jakie miałem wczoraj świadectwo przedstawicieli młodych kapłanów. Dzieci, wszystko pęka. Dlatego my musimy myśleć już o kontrofensywie dzieci. Pójdzie wszystko paralelnie, budowa pomnika ocalenia i kosmiczny ogród Matki Bożej. I źle jest w planach Boga, da pieniądze i wszystkiemu pobłogosławi.